Rzymian, 8 rozdział. Od pierwszego wersetu. Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci podobnej do grzesznego ciała, ofiarując je za grzech. Potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, a ci, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, bo nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz że wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał. W nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha. Wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten,
który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale, spotykamy kilka nawróceń. Jedno z nich dotyczy człowieka, który był urzędnikiem cesarskim, stróż więzienny. I ten stróż więzienny to nawet dzisiaj, gdy odwiedzamy osadzonych w więzieniu, to w naszym stosunku do nich i ich do nas widać, że to są ludzie bardzo nastawieni na cel, na to, żeby było zachowane co do szczegółów różnego rodzaju procedury i wydaje się, że ogólny odbiór tych ludzi jest taki, że są to ludzie, użylibyśmy takiego słowa może za mocnego, ale opisującego ten stan nastawienia bezduszni. I tak odbierają ich osadzeni i tak odbieramy my, którzy przyjeżdżamy tam odwiedzać osadzonych. Pierwszego razu, jak byłem w więzieniu, bardzo mocno przeżyłem kontakt właśnie z takim, jak to mówi się u nas, klawiszem, bo był to człowiek z zupełnie innej planety. Myślałem, no tak, są różni ludzie, ale ponieważ odwiedzaliśmy trzy oddziały, to chwilę później, kropka w kropkę, spotkałem drugiego klawisza, trzeciego klawisza, a potem jeszcze na bramie przy wyjściu czwartego. I
wspólna cecha tych czterech ludzi, a potem kolejne wizyty w więzieniu pokazały mi, że jest to specyficzny sposób bycia tych ludzi. I jak czytamy w Dziejach Apostolskich, to tego typu człowiek tutaj jest opisany i w 29 wersecie 16 rozdziału Dziejów jest powiedziane, że ten strażnik więzienny zażądał wtedy światła. Wcześniej w 28 usłyszał, że jeden z osadzonych, Paweł, powiedział do niego: nie czyń sobie nic złego. Cóż za łaska Boża. Nie czyń sobie nic złego. Bóg pozyskuje serca swoją dobrocią. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Nie czyń sobie nic złego. Dlaczego takie słowa padły? Ponieważ w 27 mamy, że ten strażnik więzienny dobył miecza i chciał się zabić, będąc pewnym, że więźniowie uciekli. W czasach rzymskich takiego urzędnika nie czekała nagana z wpisem do akt, gdy uciekli więźniowie, tylko była to bardzo dotkliwa procedura kończąca się uśmierceniem. Na tyle dotkliwa, że być może była znana temu człowiekowi, że wolał sam sobie to życie zakończyć, niż czekać na niechybne konsekwencje, które go czekały. I ten człowiek bez żadnego podłoża religijnego, bo było to w mieście pogańskim, bez wpływów palestyńskich, daleko od Palestyny, daleko od miejsca, gdzie było znane prawo Boże, zapytał, widząc, że ci ludzie mają troskę o jego dobrostan ciała, o zdrowie, o życie, zapytał o kwestię dotyczącą wieczności. I to widzimy w wersecie 30. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I dołożyli proroctwo: ty i twój dom. Czyli jest podane lekarstwo: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Czy to nie za mało? Przecież ten człowiek nie zrobił w życiu niczego religijnego, o czym mielibyśmy świadectwo w Piśmie Świętym. Nie dawał jałmużn, tak jak Korneliusz. Nie zbudował synagogi. Nie zrobił wielu innych rzeczy, żeby były one w Piśmie zapisane, że je zrobił. Może zrobił, ale nie mamy na to świadectwa. Natomiast biorąc pod uwagę ogólny kontekst, raczej domyślamy się, że nie miał z tego typu rzeczami nic do czynienia. Na strażników więziennych wybierano ludzi twardych. I dla takiego twardego człowieka apostołowie w autorytecie Bożym mówią: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I dokładają proroctwo: ty i twój dom. I co widzimy w 32? I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. I tak to się skutecznie stało, że ci jego domownicy faktycznie również uwierzyli. Bo 33 werset mówi, że zaopiekował się nimi i został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I potem, zaskakująca rzecz, apostołowie odeszli. Zostali po tym krótkim epizodzie, po tych prostych pouczeniach,
ci ludzie rozdzieleni i apostołowie byli pewni, że ten, kto faktycznie uwierzył w Pana Jezusa, będzie zbawiony. Nie wiemy, co było głoszone jako słowo Pańskie, natomiast jeśli popatrzymy Ewangelię Jana, którą dzisiaj też czytaliśmy, rozdział 6, to tutaj mamy takie słowa. Rozdział 6 Ewangelii Jana, 39 werset. Pan Jezus tutaj mówi: to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Czy to nie za mało, Panie Jezu? Jak to? Wierzy w Niego, ma życie wieczne. Ale to jest spójne z tym, co widzieliśmy w dziejach. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Wierz w Pana Jezusa, a masz życie wieczne. Także jest tutaj powiedziane, że to jest wola Ojca. To jest wola Ojca, 39 werset. Czyli jaka jest wola Ojca? Uwierzyć w Jezusa. Zobaczmy 8 rozdział Jana. Tutaj z kolei z kolejną grupą się widzi Pan Jezus. Specyficzną, bo 40 werset mówi: lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę. Pan Jezus mówi do swoich niedoszłych morderców. I co jest tu powiedziane? Tu jest powiedziane, że dziełem, które człowiek ma wykonywać, jest specyficzne dzieło. I to specyficzne dzieło to jest dzieło, które możemy streścić w taki sposób, że takie są dzieła, które mamy wykonywać. I tym dziełem jest wierzyć w Syna Bożego. I to jest zapisane właśnie w 8 rozdziale. I znowu mamy 5 rozdział Ewangelii Jana. Także słowa Pana Jezusa. I w tych słowach 5 rozdział, 24 werset. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. Czyli znowu, wierzyć Jezusowi, wierzyć Ojcu, który go posłał, i już ta wiara powoduje, że się ma życie wieczne, i już ta wiara powoduje, że się przeszło ze śmierci do życia, i już ta wiara oznacza, że ma się żywot wieczny i nie stanie się przed sądem. Żeby pójść do piekła, człowiek musi być na sądzie skazany na piekło. A tu jest przecież wyraźnie powiedziane, że człowiek, który wierzy w Jezusa, na sądzie nie stanie. Nawet gdyby były dowody, i są dowody, bo każdy z nas od małego grzeszy i mamy cały czas starą naturę, mamy w sobie ciało, które ciąży ku śmierci. I to ciało dostarcza wiele dowodów na to, że na takim sądzie, gdyby się odbył w naszej sprawie, musielibyśmy wyjść skazani na piekło. Ale my nie staniemy na sądzie, ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Ci, którzy uwierzyli Ojcu.
Także trzeci rozdział Jana, 36 werset. Pan Jezus znowu mówi takie słowa. Ewangelia Jana 3:36. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży nad nim. Czyli mamy tutaj wyraźnie powiedziane, że ten, kto nie wierzy Panu Jezusowi, już gniew Boży ciąży na nim. Już jest ten gniew Boży na takim człowieku, który nie wierzy Jezusowi. A ten, kto wierzy Jezusowi, ma życie wieczne. Ten, kto uwierzy. I znowu Ewangelia Jana 3:18. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Czyli podobna myśl jak w 5 rozdziale. Czyli uwierzyć w Pana Jezusa wystarczy, żeby nie stanąć na sądzie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że cały sąd Pan Jezus wziął na siebie. Skazańca się nie osądza dwa razy. Ja zasłużyłem na piekło. I powinienem stanąć na sądzie. Ale mój sąd odbył się około 1990 lat temu na wzgórzu Golgota. Tam Pan Jezus został osądzony za mnie, stał się moim zastępcą, zastąpił mnie na tej rozprawie. Był moim zastępcą i wziął karę na siebie. I dlatego ja już nie będę osądzony, bo uwierzyłem Panu Jezusowi. I każde dziecko Boże ma tą pewność. Każde dziecko Boże właśnie jedynie przez wiarę jest uratowane. I znowu Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pokazuje znowu fakt. Tym zaś, którzy Go przyjęli, to jest 12 werset pierwszego rozdziału, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi. Dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy przyjęli Jezusa. Jeśli ktoś przyjmie Jezusa, czyli uwierzy w Pana Jezusa, to staje się od razu pewne, że ma prawo stać się dzieckiem Bożym. Jest dzieckiem Bożym. I jest dopowiedziane tym, którzy wierzą w imię Jego. Pan Jezus jest jedynym Zbawicielem. Jest imieniem Bożym. I tu wyraźnie mamy napisane, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Każdy z nas się urodził z woli mężczyzny, narodził się z cielesnej woli, ale ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, dodatkowo narodzili się z Boga. Są urodzeni z Bożej woli. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo Boże. I te fakty są również potwierdzone przez 8 rozdział listu do Rzymian. Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Żadnego potępienia. Moglibyśmy być potępieni, bo oczywiście kwity by się znalazły. Diabeł, gdybyśmy go dopuścili na rozprawę jako oskarżyciela, znalazłby mnóstwo dowodów na to, żeby nas potępić. Ale takiej rozprawy nie będzie. Taka rozprawa się nie odbędzie w sprawie dzieci Bożych. Nie zostaną doprowadzone na rozprawę. Z powodu braku oskarżonego na sali sąd nie może wydać wyroku potępiającego. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu, grzechu i śmierci. Zakon to jest generalnie takie słowo,
nomos chodzi o zespół reguł, zespół praw, pewnego rodzaju zasady. I gdy pada słowo prawo ducha albo zakon ducha, to chodzi o to, że właśnie Duch Święty również ma pewnego rodzaju reguły postępowania z nami ludźmi. Niektóre reguły są tu w 8 rozdziale wyjaśnione, że to właśnie Duch Święty tłumaczy nasze modlitwy tak, żeby w niebie były zrozumiałe i zrozumiane. Duch Święty jest Bogiem. Jest jedną z trzech Bożych osób. Bóg odwiecznie istnieje jako Ojciec, jako Syn, jako Duch Święty. Nie było nigdy czasu, kiedy nie było Syna, bo wtedy Ojciec nie byłby Ojcem. Nie było czasu, kiedy nie było Ducha, bo wtedy nie byłoby właśnie takiej relacji między Ojcem a Synem. To wszystko współgra ze sobą. Dla nas ludzi jest to dosyć nieoczywiste z prostego powodu, dlatego że dotyka Bożych spraw, a my jesteśmy z niskości, rozumujemy sposób przyziemny i nie mamy możliwości w tym ciele, tym umysłem, mózgiem, który mamy do tego skażony przez grzech, żeby pojmować takie rzeczy. Natomiast jesteśmy zobowiązani wierzyć Pismu Świętemu, które jednoznacznie pokazuje na tego typu fakty. I musimy wierzyć w to, co Pismo mówi. A Pismo jednoznacznie pokazuje, że Duch Święty jest odwiecznym, jedynym prawdziwym Bogiem, bo jeden, jedyny prawdziwy Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach. I te reguły ducha dają życie. Zakon ducha, który daje życie, albo Duch Święty, który daje życie. W Chrystusie Jezusie to On uczynił nas wolnymi, uwolnił nas od zakonu albo reguł grzechu i śmierci. Pan Jezus powiedział, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Nasze ciało umiera. Każdego dnia starzeje się, a w końcu przychodzi moment, kiedy komplikacje zdrowotne powiązane z upływem czasu doprowadzają do tego, że ciało przestaje funkcjonować i jest składane w prochu śmierci. To jest reguła albo zakon grzechu i śmierci. To jest właśnie normalne prawo biologiczne, które dotyka każdego człowieka, nieważne czy jest królem, czy prezydentem, czy zwykłym podatnikiem, czy też jest szlachetny, czy pospolity. Każdy człowiek jest poddany tej regule, z wyjątkiem dziecka Bożego, które ma również zakon ducha do dyspozycji, a duch daje życie i uwalnia od zakonu grzechu i śmierci w ten sposób, że my mamy życie wieczne. Pragnę rozstać się z życiem i być w Chrystusie, bo to daleko lepiej, powiedział apostoł Paweł. Więc zaraz po tym, jak ciało Pawła apostoła zostało złożone jako nieżyjące na katafalku, jeśli wierzyć zapisowi historycznemu, to został on zabity w wyniku wykonania wyroku cesarskiego. Ale jeśli nawet nie, jeśli w starości, w spokoju zmarł gdzieś, to też taki czas nastąpił. I w tym momencie, jeżeli on zakończył życie, to od razu wiemy z Pisma, że był od razu z Chrystusem. Milisekunda po śmierci to i tak jest zbyt długi czas, żeby to opisać.
od razu był z Chrystusem. Łotr na krzyżu usłyszał od Pana Jezusa: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. I faktycznie Łotr na krzyżu, który nigdy w życiu nie zrobił nic dobrego, a korzystając z ratunku Pana Jezusa, uwierzył w Pana Jezusa, od razu dostał obietnicę, że jeszcze tego samego dnia będzie z Panem Jezusem w raju. Cieszył się. Gdy patrzymy do 16 rozdziału Łukasza, tam widzimy Łazarza, który radował się w towarzystwie Abrahama. Cóż za wyróżnienie, żebrak w towarzystwie jednego z największych ojców wiary narodu izraelskiego. To jest niesamowite, że oni byli w takiej zażyłej społeczności, że ten biedny tu na ziemi człowiek, Łazarz, tam był tak blisko, że przy jednym miejscu jeden leżał na łonie drugiego, bo czytamy, że on był na łonie Abrahama. Niektórzy próbują mówić, że łono Abrahama to jest jakieś tam miejsce. Nawet jeśli, to widzimy, że tam Abraham rozmawia i jest częścią aktywną, co powoduje, że raczej ta pierwsza interpretacja, że to po prostu chodziło o to, że po śmierci aktywnie ten Łazarz był w społeczności z Abrahamem. Czego zakon nie mógł dokonać? Tu odnosi się to z kolei do żydowskiego zakonu nadanego Izraelitom. I tylko Izraelitom. Jeśli popatrzymy w Stary Testament, to prawo mojżeszowe zostało nadane tylko i wyłącznie tym, którzy tam stali przy życiu i ich dzieciom. Czyli jeżeli ktoś biologicznie nie jest potomkiem Izraela, to tego zakonu nie miał nadanego. I czego zakon nie mógł dokonać? Izraelici dostali to prawo. I to prawo miało być dla nich pewnego rodzaju wskazówkami ku życiu. Kto je wypełni, przezeń żyć będzie. Tak jest napisane, że te właśnie słowa zakonu miały być dla nich, jeśli je wypełnią, podstawą do tego, że będą mieli życie wieczne. I faktycznie, gdyby zdarzyło się tak, że jakiś człowiek te wszystkie 613 przepisów i reguł zakonu by wypełnił, trzymałby się ich, to już by był zbawiony, ale to było niemożliwe. Tu jest wyraźnie powiedziane, że zakon mojżeszowy był w tym słaby. Z powodu nie zakonu, tylko był z powodu naszego ciała w tym słaby. Sobie wyobraźmy, gdybyśmy chcieli zakon mojżeszowy zastosować sami. Tam przecież jedno z praw zakonu mówi nam, że będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak siebie samego, to jest drugie przykazanie. I Pan Jezus nazywa je największymi przykazaniami. Brzmi bardzo ładnie. Ale czy ktoś z nas to potrafi? Przynajmniej raz w tygodniu? Przynajmniej godzinę raz w miesiącu? Przynajmniej minutę raz w życiu? Umiesz miłować Boga z całego serca swego, a bliźniego swego jak siebie samego? Jeśli byś umiał, to Jezus nie musiałby umierać na krzyżu. Bóg by powiedział: bierzcie przykład z tego człowieka. On umie. Bo Pan Jezus powiedział, że w tych dwóch przykazaniach streszcza się cały zakon i prorocy. Jeśli choć jeden człowiek na świecie umiałby choć raz takie coś
to ofiara krzyża nie byłaby potrzebna. Ale niestety była potrzebna i dlatego Bóg dokonał tego przez zesłanie Syna swego w postaci podobnej do grzesznego ciała. Pan Jezus był podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Czyli można by powiedzieć, że jeżeli byśmy popatrzyli na nasze ciało i na Jego ciało, to ono się niczym zewnętrznie nie wyróżniało. Tyle było podobieństw, że aż musiał być dany znak w momencie aresztowania Pana Jezusa. Judasz musiał pocałować Pana Jezusa, żeby ci, którzy przyszli Go aresztować, wiedzieli, którego aresztować. Gdyby Pan Jezus jakoś się zewnętrznie wyróżniał, miałby jakąś szczególną postać albo urodę, ale już wiemy z Izajasza, że nie miał szczególnej postaci ani urody, która by jakoś przyciągała nasze oczy. Więc dlatego Judasz musiał Go pocałować, żeby dać znać, o którego chodzi człowieka, żeby go aresztować. I właśnie tak było, że Pan Jezus zewnętrznie się niczym nie różnił od nas. Natomiast w Jego ciele nie było grzechu, a w naszym ciele grzech jest. Aktywujemy ten grzech w momencie, gdy jako pierwszy świadomy nasz akt dokonujemy aktu nieposłuszeństwa. U jednych to się dzieje szybciej, czasem w wieku 2 lat, czasem w wieku 6 miesięcy. Niektórzy są zepsuci już w łonie matki swojej, a niektórzy w wieku 7 lat. Niektórzy nie ma objawione w Piśmie Świętym, czy jest jakiś zakres czasowy. Psalm mówi, że niektórzy są już zepsuci w łonie matki swojej. I słuszne żądania zakonu, bo przecież te żądania zakonu, miłuj Boga z całego serca swego i z całej duszy swojej i bliźniego swego jak siebie samego, to są żądania jak najbardziej słuszne. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. No normalne, jeśli żyjemy według jakiegoś schematu, to wtedy ten schemat rządzi całym naszym postępowaniem. I tutaj też ta zasada jest. Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Jeśli obserwujemy cielesnymi oczami pewne rzeczy, cielesnymi oczami dokonujemy oceny. A ci, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Jeśli na jakąś sprawę patrzymy oczami Słowa Bożego, oczami według ducha, wtedy oceniamy to w sposób duchowy i nadajemy każdej sprawie duchową wartość. Ta sama rzecz może być rozpatrywana od strony cielesnej albo od strony duchowej. Na przykład wyobraźmy sobie, że mamy człowieka, który chce coś ukraść. Dla niego jest to prosta sprawa, gdy rozważa to od strony cielesnej. Jest produkt, który chce mieć, na który go nie stać. Rozgląda się, czy inne cielesne oczy go nie widzą. Nie widzą, nie ma kamer. Pod pazuchę. Oddalić się z miejsca kradzieży. Rachunek jest prosty. Przez 20 minut trwa kradzież. Wartość produktu 100 zł. Czysty zysk. Patrząc oczami cielesnymi. Natomiast jeśli ktoś go widział, znowu patrząc oczami cielesnymi, no niestety złapią go wykroczenie, bo poniżej 300 zł, czy tam nie wiem ile teraz ta granica wynosi, wpisane gdzieś w jakąś dokumentację przy składaniu wniosku o zatrudnienie, czy próba wyjechania do kraju, na przykład Stany Zjednoczone, może to się skończyć zawróceniem z granicy. Znowu, patrząc cieleśnie,
to, co przed chwilką się jeszcze opłacało, przestało się opłacać. Cielesne rozważanie. Ale jeśli popatrzymy na tą rzecz duchowo, to Duch Święty tego człowieka powstrzymuje. Przypomina mu: nie kradnij, kto kradł, niech kraść przestanie. Niech własnymi rękami pracując zarabia na siebie, abyście na niczyją pomoc nie byli zdani. I wtedy jest to walka duchowa, dlatego że kradzież jest grzechem. Jeśli kradzież jest grzechem, to jest to kwestia jak najbardziej śmierci duchowej, pogrążenia się w opmęty jeszcze większego zepsucia od strony duchowej. Patrząc od strony duchowej, kradzież nigdy nie jest zyskowna. Nawet jak nas nie złapią, jest tragedią. I właśnie tutaj widać, że na tą samą rzecz można spojrzeć od strony ciała. Człowiek, który jest nienarodzony na nowo, tylko jest skazany na cielesne patrzenie. I tutaj mamy: albowiem zamysł ciała to śmierć. Faktycznie, nawet jeśli nakradłby nie wiadomo ile i zawsze by mu się udawało, nigdy by go nie złapali, to trumna kieszeń nie ma. Wraz ze śmiercią wszystko przestanie mieć dla niego znaczenie materialne, cielesne. Ciało już więcej nie zje. A zamysł ducha to życie i pokój. Jakiż niepokój będzie miał ten człowiek, gdy ulegnie grzechowi? A przecież my to ćwiczymy miliony razy dziennie. Miliony razy dziennie jest tego typu kwestia: grzech, wkroczenie w grzech, katastrofa, cofnięcie się, życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Jeśli byśmy rozstrzygali od strony zamysłu ciała różne rzeczy, to to jest działanie wrogie Bogu. Bardzo mocne słowa. Człowiek, który działa według zamysłu cielesnego, jest przeciwnikiem Bożym. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu. Cóż to jest zakon Boży? Bo też nie może. Są to reguły działania Bożego, zakon Boży. Nie mają one nic wspólnego z zakonem Mojżesza, choć oczywiście zakon Mojżesza przez aniołów, przez pośrednika, którym był Mojżesz, został nadany ludowi Bożemu i był pochodzenia boskiego. Więc tutaj niektórzy próbują to interpretować, że ten zakon Boży tutaj jest zakonem mojżeszowym, ale to nie o to chodzi. Jak widzieliśmy w tym kontekście, pojawił się zakon ducha, który był potem w kontraście do zakonu grzechu i śmierci, werset drugi. I też jedyne wystąpienie, które pasuje, to jest wystąpienie z czwartego wersetu, które pasuje do zakonu mojżeszowego. Zakon bez jakichkolwiek określeń. Jako zakon właśnie ten, który jest zakonem nadanym na górze Moria przez pośrednika Mojżeszowi dla tych, którzy pochodzą z Izraela i którzy mieszkają na terenie Palestyny. To jest oczywiście ważne, żeby to wiedzieć, bo jak widzieliśmy, gdy byli rozproszeni Żydzi, gdy nie stała świątynia, to nawet prorok Daniel nie jest widziany jako ten, który przestrzega wszystkich reguł zakonu. Nie chodził raz w roku pieszo z pierwocinami swoich plonów do Jerozolimy złożyć je, a zakon w jednym z 613 przykazań tego wymaga. Nie mamy śladu w księdze Daniela, żeby przestrzegali na przykład czasów świąt i innych reguł, które dotyczyły tego. Dlatego, że zakon jest dany w konkretnym miejscu, to znaczy w Palestynie, i dla konkretnych ludzi, czyli krewnych według ciała z 12 pokoleń Izraela. I ma się odbywać
służba oparta o stojącą faktycznie jerozolimską świątynię, której obecnie w kształcie działającym nie mamy. Mamy tylko kilka kamieni na kamieniu, które są, no kilka może za mało powiedziane, bo to jest 460-metrowy odcinek muru, który jest według archeologów częścią świątyni Salomona. Ale nie działa i nie funkcjonuje ta świątynia. Więc dzisiaj jest to czas, który Pismo Święte określa czasy pogan. Są czasy pogan i dopóki się czasy pogan nie dopełnią, zamysł Boży związany z tą ziemią jest zupełnie inny. I teraz, jeżeli patrzymy na 9 werset, jest to bardzo pocieszające, bo Paweł apostoł mówi: wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Każde dziecko Boże z perspektywy Bożej jest w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. I każde dziecko Boże, jak widzieliśmy, ma Ducha Świętego w sobie i ten werset również to poświadcza. Bo jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Kto ma życie wieczne, ma Ducha Chrystusowego w sobie, jest dzieckiem Bożym. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, bo my cały czas to ciało nasze, które się rozkłada przez grzech, mamy. To jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Co to jest usprawiedliwienie? Usprawiedliwienie jest to taka sytuacja, która mówi, że ten, kto został usprawiedliwiony, nigdy nie zgrzeszył. Taką historię, która to ilustruje, słyszałem i teraz ją przytoczę. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa, czy nie, czy tylko wymyślona na potrzeby tej definicji. Pewien młody chłopak miał ojca, który gdy popełnił coś, jakąś winę wobec ojca, wobec matki czy w szkole, wbijał gwoździa w pewną tablicę. Była to tradycja rodzinna, bo sam był tak wychowany, jego ojciec też taką tablicę miał i też wbijał gwoździe. Za każdą taką poważniejszą sprawę gwóźdź wbity. Gdy syn odpracował tą winę albo w jakiś sposób zadośćuczynił, przeprosił nauczyciela, przeprosił mamę, wykonał pracę, którą tam gdzieś zaniedbał i poprawił to, co zepsuł, to gwóźdź był wyciągany. Gdy znowu sprawa była niezałatwiona, kolejne gwoździe były wbijane w tą tablicę. I to wyjęcie tego gwoździa to jest przebaczenie. Czyli zostało zadośćuczynione, ale ślady na tablicy są. Natomiast było wiadomo, że któregoś dnia ma przyjechać dziadek. Tablica była bez gwoździ. Chłopak wszystko uregulował. I ojciec postanowił, że wymieni tablicę. I jak dziadek wszedł do pokoju wnuczka, zobaczył, że nie ma śladu po ani jednym gwoździu. I to jest usprawiedliwienie. Ten chłopak miał tablicę taką, jak gdyby nigdy nie popełnił niczego, co zasługiwało na wbicie gwoździa. Usprawiedliwienie w naszym przypadku to jest tak, że my jesteśmy przez Boga ogłoszeni jako ci, którzy nigdy nie zgrzeszyli. I nie liczy się żaden grzech z przyszłości, teraźniejszości ani przeszłości. To jest usprawiedliwienie. Mamy nieskazitelnie białe szaty. Mamy, odnosząc się do tej historyjki, czystą tablicę bez śladów po gwoździach. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to z tego wnioskuje Paweł, czyli Duch Święty mieszka w nas, Duch
Ojca mieszka w nas, bo to Ojciec wzbudził Jezusa z martwych, choć wiemy, że jest powiedziane o każdej osobie Bożej, że brała udział we wskrzeszeniu Jezusa. Jest powiedziane, że Jezus sam wstał. Jest powiedziane, że wstał z mocy Ojca, że Ojciec go wzbudził. I jest też napisane, że to Duch Święty wzbudził Jezusa. Więc Duch Boży. Duch Boży, Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was. Jeśli tak jest, bo uwierzyłeś i Duch Święty mieszka w tobie, to ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Czyli jest tu obietnica. Jeśli masz w sobie Ducha Świętego, to on nie pozwoli na to, żeby twój zakres ziemskiego działania był bezczynny. Nie pozwoli na to, żeby nie było działania dla Boga. Bo to Bóg sprawia i chcenie, i wykonanie. Bóg, Duch Święty działa w wierzącym i aktywizuje go ku dobrym uczynkom. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami. Ciekawe, dłużnik jest niewolnikiem wierzyciela. Czy imi dłużnikami są dzieci Boże? Nie ciała. Nie jesteśmy niewolnikami ciała, aby żyć według ciała. Nie jesteśmy dłużnikami ciała. To jest bardzo ważne, że już ciało nie może nam wydawać dyrektyw. Mamy nad tym wolność. Nie ma ciało tutaj możliwości skutecznego oddziaływania, jeśli my żyjemy według ducha. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. I to jest fakt. Nie należy żyć według ciała, bo to prowadzi jedynie do tego, że będziemy mieli może piękny nagrobek, będzie na nim napisane coś atrakcyjnego dla świata, ale nie będzie miało to wartości Bożej. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. I to jest bardzo ważne, żeby to mieć w świadomości. Pan Jezus przyszedł, aby owce miały życie i aby miały je w obfitości. Jeśli według ducha będziemy sprawy ciała umartwiać, będziemy mieli życie wieczne w obfitości. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ci, którzy są dziećmi Bożymi, są posiadaczami Ducha Świętego. Ci, którzy są dziećmi Bożymi, mają przywilej taki, że Duch Boży ich może prowadzić. I dalej 15 werset mówi, że nie wzięliśmy ducha niewoli. Nie jesteśmy już niewolnikami, by znowu ulegać bojaźni. Nie musimy się niczego bać. Ale wzięliśmy ducha synostwa. Jesteśmy synami i córkami Bożymi, bo Izajasz mówi, że nazwę ich synami i córkami. I wołamy do Boga Ojca, Abba, co znaczy po aramejsku tatusiu lub ojcze. Abba, ojcze. Abba, ojcze. Wołamy Abba, ojcze. Mamy wolność, żeby przyjść do Boga w dowolnym czasie i z Nim nawet bardziej swobodnie rozmawiać niż ze swoim ziemskim ojcem, bo czasami między synem a ziemskim ojcem są różnego rodzaju relacje. Jedne bardziej zażyłe, drugie mniej zażyłe. I dotyczy to już nawet małych dzieci, że tego typu mogą być różnego stopnia zażyłości. Natomiast z Bogiem Ojcem mamy taką zażyłość, że w dowolnym czasie, w pełnej wolności możemy z Ojcem cały czas być w społeczności. I ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, bo człowiek ma w sobie ducha ludzkiego, a Duch Święty, którego otrzymał w momencie nawrócenia, daje świadectwo razem z tym duchem, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi,
współdziedzicami Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że jeśli z Nim cierpimy, to także z Nim będziemy uwielbieni. Będziemy razem z Nim na tronie siedzieć, sądząc 12 pokoleń Izraela. Jest powiedziane, że razem z Nim będziemy dziedziczyć. Razem z Nim będziemy rządzić laską żelazną nad poganami w tysiącletnim królestwie, w czasie Nowego Przymierza z Izraelem i Judą, które nastanie 7 lat po pochwyceniu. I teraz Paweł przechodzi do tych kwestii związanych z tym, co spotykało go na co dzień. Sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nie mają żadnej wartości w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Faktycznie, nawet jeśli wierzący są w sposób najbardziej bestialski prześladowani, tak jak to było w czasach Cesarstwa Rzymskiego i spotykało to apostoła Pawła, to on mówi, że te utrapienia czasu teraźniejszego nie mają żadnego znaczenia w porównaniu z tą chwałą, z powodu której był gotów rozstać się z życiem i być z Chrystusem. Potem Paweł przechodzi do stanu takiego, że stworzenie jest poddane przez grzech niewoli. Z tęsknotą czeka, aż my jako dzieci Boże, jako synowie Boży się objawimy. Kiedy to się stanie? Najpierw będzie pochwycenie, w czasie którego Pan Jezus zabierze nas do siebie, a po 7 latach my się objawimy wraz z Panem Jezusem, schodząc na ziemię. I stworzenie tego momentu oczekuje, bo wtedy będzie 1000-letnie królestwo się zacznie, i będzie wtedy przyroda całkowicie odnowiona. Lew będzie jadł sieczkę jak wół. Będzie tak, że nie będzie żadnego zagrożenia. Dziecko nad jamą żmii będzie się bawić i nie będzie mu to groziło. Niedźwiedzica i krowa będą razem. To będzie wtedy właśnie, gdy to obciążenie grzechu zostanie z tego stworzenia zdjęte w ten sposób wstępny w tysiącletnim królestwie. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. To tysiącletnie królestwo praktycznie bez jakichś wielkich potem takich istotnych zdarzeń, z wyjątkiem buntu Goga i Magoga, przejdzie w wieczne królestwo. Ono nie zostanie w sposób jakiś trwały uszkodzone i tutaj widzimy, że to odnowienie potem już aż do wieczności będzie miało tą cechę. Chwalebna wolność dzieci Bożych. Nasza wolność. Wiemy, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Te wszystkie katastrofy ekologiczne, te wszystkie obciążenia, które stworzenie znosi z wyniku chciwości człowieka, wtedy już tego nie będzie. Wtedy się nagle okaże, że można uprawiać ziemię bez konieczności nawozów, bez konieczności jakiegoś intensywnego działania na przyrodę. Nie będzie trzeba genetycznie modyfikować zwierząt. Dla wszystkich starczy. Będzie to czas obfitości oparty na równowadze wynikającej z tego, że to działanie grzechu, które my jako ludzie wprowadziliśmy wraz z upadkiem Adama, będzie wtedy usunięte. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? Tak właśnie jest. Nadzieja dotyczy tego, czego się spodziewamy. Jeśli już coś oglądamy, to już to nie jest nadzieja. Słowo nadzieja jest bardzo mocnym słowem w Słowie Bożym. To nie jest tak jak w naszym codziennym języku, a mam nadzieję, że coś się tam stanie, czyli po prostu jest to sposób wyrażenia tego, że to się może wydarzyć, ale może niekoniecznie. W przypadku Biblii nadzieja nie zawodzi, jest tak powiedziane. A nadzieja nie zawodzi. Biblijna nadzieja ma to do siebie, że my na nią czekamy, aż się spełni, ale nie ma żadnej możliwości, żeby zawiodła. Jest to, można by powiedzieć, taka
pewność dotycząca przyszłości. Więc trochę inaczej Słowo Boże ten termin nam definiuje, niż my go używamy w języku codziennym. I teraz, jeżeli widzimy, że spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Jedynie cierpliwie czekamy, bo my wiemy na całej pewności, że to nastąpi. My to wiemy, nie lubię używać procentów, mówi się stuprocentowa pewność. Po prostu chodzi o pewność. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. No my jesteśmy słabi, nie wiemy, o co się modlić. Mało tego, jeszcze zanim się pomodlimy, Bóg Ojciec już wie, co nam jest potrzebne. I jeśli się modlimy, modlimy się bardzo źle często. Całkowicie nie o to, o co trzeba. Ale nie mamy co się martwić. Jest prosta zasada. Módl się. A jeśli nie umiesz się modlić, to módl się tak, jak umiesz. Duch Święty to już wyprostuje. I tutaj właśnie ten werset nam to obiecuje. Możesz najbardziej beznadziejnie dobierać myśli, jak się modlisz sam na sam w komorze, w domu, czy też w innych warunkach. Ale Duch Święty co zrobi? On się wstawia za dzieckiem Bożym. I to jak? Bez słów, w niewysłowionych westchnieniach. Całkowicie Bogu nie jest potrzebny nasz kunszt oratorski w trakcie modlitwy. Boże, jestem grzesznikiem, powiedział celnik i odszedł usprawiedliwiony. Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Całkowicie do kitu taka modlitwa, gdybyśmy chcieli ją oceniać z punktu widzenia pięknego słownictwa. A pięknie modlący się faryzeusz stojący obok niego, dobierający według najlepszej jakości słownictwa terminologię, ponieważ nie było tam życia Bożego i zależności od Bożej, tylko była zależność od Jego wspaniałych działań, odszedł bez uzyskania przebaczenia. Ten, który bada serca, czyli dla Boga najważniejsze jest serce. Co ci w sercu gra? Bóg miłuje prawdę skrytą na dnie duszy. Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Czyli widzimy wyraźnie, że mamy orędownika w postaci Pana Jezusa, ale mamy orędownika w postaci Ducha Świętego. I wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I nie ma możliwości, żeby ktoś nas odłączył, bo w dalszej części pyta apostoł, któż będzie potępiał, któż będzie oskarżał wybranych Bożych, 33 werset, 32. On nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakżeby nie miał z Nim podarować nam wszystkiego. Pan Jezus został ofiarowany za nas, i na tej podstawie wiemy, że ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie, a człowiek jest stworzeniem, czyli nawet sam zainteresowany grzesznik, który został zbawiony z łaski Bożej, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I co 38 mówi? Jestem tego pewien. Więc mamy pewność, mamy gwarancję, że nawet aniołowie, nawet potęgi niebieskie, ani to, co się wydarzy teraz, ani to, co się wydarzy w przyszłości, bo to są właśnie ani teraźniejszość, ani przyszłość, czyli nic, co się wydarzy w przyszłości, nic, co się wydarzy w teraźniejszości, nie może nas oddzielić od Chrystusa, gdy uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Kto uwierzył Panu Jezusowi, ma życie wieczne, ma Ducha Świętego w sobie i nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.